Sala gimnastyczna w szkole podstawowej nr 5 zostanie gruntownie wyremontowana. W budżecie miasta przygotowano na ten cel 1,5 miliona złotych. Sala gimnastyczna przy szkole podstawowej nr 5 w Tczewie pilnie wymaga kompleksowego remontu. Jest budynkiem jednokondygnacyjnym z czerwonej cegły, niepodpiwniczonym. Położony jest w strefie ochrony archeologicznej i konserwatorskiej, ujęty w gminnej ewidencji zabytków Tczewa. Prace będą więc prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków. Z uwagi na wiele wpływających do Urzędu Miasta pytań od oferentów zainteresowanych remontem, termin otwarcia ofert przesunięty został z 18 na 23 marca. Piątka posiada nowe boisko wielofunkcyjne, z którego chętnie korzystają uczniowie. Z niecierpliwością od wielu lat czekają na remont sali gimnastycznej. Jest to stary budynek położony w strefie konserwatorskiej. Wobec tego wymaga dużych nakładów finansowych i będzie zapewne bardzo szeroki zakres prac. Warunki, jakie Państwo widzicie, nie są dobre. Właściwie w tej sali należy wymienić wszystko, od podłóg, dach również jest niezgodny z przepisami przeciwpożarowymi, zaplecze, więc szatnie, sanitariaty. To wszystko wymaga przebudowy, żeby spełniało po prostu oczekiwania dzieci, żeby dzieci czuły się tutaj naprawdę bezpiecznie. Do remontu sali gimnastycznej ratusz przygotowywał się już od kilku lat. Wreszcie prace nabrały tempa. Dokumentacja została wykonana w grudniu 2013 roku. Pozwolenia na budowę odebraliśmy w 2014 roku. Środki w budżecie zostały zabezpieczone na ten rok. Przetarg na przebudowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 5 ogłoszony został 26 lutego tego roku. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny sali gimnastycznej przewidziany jest bardzo szeroki zakres prac remontowych. Kwota, którą zabezpieczono na przebudowę tego budynku, to około 1,5 miliona złotych. Zakres prac obejmuje m.in. wymianę pokrycia dachowego, wymianę opierzenia, rynien, rur spustowych. Wewnątrz zostanie wykonane nowy sufit, nowa podłoga dostosowana do wymogów sportowych, przebudowane łazienki, nowa instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, instalacja, nowe oświetlenie, zostanie również wykonana nowa grawitacja tutaj wewnątrz budynku, mechaniczno-grawitacyjna wentylacja. Wyremontowana sala będzie spełniała wysokie standardy, dostosowana też będzie dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzona zostanie renowacja całości elewacji. Na zewnątrz zostaną przebudowane schody i zostanie również wykonana rampa dla osób niepełnosprawnych. Te bariery zostaną złamane, będzie łazienka już dostosowana też dla osób niepełnosprawnych. Myślimy, że sala będzie służyć młodzieży jeszcze długo po remoncie. A kiedy należy spodziewać się podpisania umowy z wykonawcą robót i ich zakończenia? Podpisanie umowy i rozpoczęcie koniec kwietnia, początek maja. Przewidujemy, że prace zakończą się we wrześniu. Termin, który jest podany w dokumentacji przetargowej, to jest 5 października, z tym, że jest to termin oceniany, który może ulec skróceniu do 14 września. Sala gimnastyczna jest budynkiem wiekowym i bardzo zniszczonym. Podczas remontu mogą wystąpić nieprzewidziane budowlane niespodzianki. Czy urzędnicy, ustalając termin zakończenia prac, wzięli to pod uwagę? Mogą takie rzeczy wystąpić. My uwzględniamy to w trakcie realizacji zadania i liczymy się z tym, że może coś nastąpić, czego nie mogliśmy przewidzieć.